Pieśniarze. Ci wszyscy święci, co śpiewali piosenki, czasem pijacy, dziwkarze i schizofrenicy. Ci wszyscy łajdacy, nad którymi zawsze czuwali diabeł i Bóg. Diabeł i Bóg. Klawisze pianina starego, co stoi pod ścianą, od razu z nadania były czarne i białe. Czarne i białe. Z czasem niektóre wybakły, inne się pozapadały w sobie, a jeszcze inne obdarto z własnej skorupy. Są takie, co trącone, wydają nieczyste tony, lecz kilka gra jasno, zdobiąc ten świat, jak piosenki pieśniarzy, co nieraz zapadli się w sobie, w skruszonej skorupie dzielącej ich od świata. Struny gitar wiszących pod sufitem i klawisze pianina, odpowiednio uderzone, objawiają, co to dół, środek. A co wyżyna? W suficie nad sceną są drzwi, otwierają się do nieba. Otwierają się do nieba. Poeci, dresiarze, bitnicy, gdy góra uzna, że tak trzeba, dostają piosenki, które potrafią uchylić drzwi do nieba. Przekornie umieszczone w suficie, przekornie, tak jak w życiu. Przekornie, tak jak w życiu. Tak jak w życiu. Tak jak w życiu. Tak jak w życiu. Brawo! O, brawo! Dziękuję wam bardzo.